Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś odcinek specjalny. Reportaż z naszej drugiej podróży do Indii z Sorają. Mumbai i Jodhpur 2019. No to pierwszy dzień w Mumbai, wizyta numer 2 z dwuletnią Sorają. Minęło na spokojnie, zupełnie relaksacyjnie bardzo. No i tak jak się spodziewaliśmy oczywiście, i tak jak będą wyglądały kolejnych 10 dni, robiliśmy w sumie nic, czyli spędziliśmy go u dziadusia Sorai, dadu i jego siostry, czyli Anti, w mieszkaniu obok naszego hotelu, jedząc, śpiąc i bawiąc się i nic nie robiąc cały dzień tak naprawdę. Dopiero wieczorem przed kolacją jeszcze wyszliśmy na miasto. Poszliśmy sobie kawałeczek. Poszliśmy na obiecane Sora już od samego początku lody, kulfi. No są z takimi przyprawami fajnymi, szafranem i tam innymi. No już Sora uwielbia lody, więc już mamy umowę, że po prostu u nas, ponieważ jest zimno, to nie jemy lodów i dopiero jak będzie słońce i gorąco i lato. Natomiast w Indiach jak najbardziej lody mogą być. I właśnie kulfi już było. Mowa o kulfi, zanim wyjechaliśmy chyba z tydzień. Więc poszliśmy też na kulfi. Byliśmy w supermarkecie, zaopatrzyliśmy się w rzeczy pierwszej potrzeby, czyli chipsy, wodę butelkowaną, chociaż nie wiem w sumie dlaczego, bo w hotelu jest papier toaletowy, chociaż też jest. No to jakieś takie dziwne zachodnie moje świrstwa. Chyba. W każdym razie no i nic wielkiego nie było. Później Sorai się bardzo podobało na zewnątrz. Widać, że po prostu była nabrana u taty i cały czas po prostu mówiła a to co i pokazywała palcem. I po prostu buzia jej się nie zamykała z wrażenia chyba i cały czas obserwowała dookoła. Miała oczu, głowę. Nie, głowy, oczu, oczy. Głowy, oczu, oczy. Kupiliśmy u ulicznego sprzedawcy tak zwany puri, czyli taką przekąskę z prażonego ryżu i przypraw. To było ciekawe, zrobiłam filmik, więc też się podzielę. I co? I wracając, postanowiliśmy wejść na plac zabaw, jednak go sprawdzić, jak on wygląda. Tu na szczęście w centrum jest jeden plac zabaw, bardzo blisko, na podwórku tak naprawdę, takiego blokowiska, w którym mieszkają też kuzynki Bola. Więc poszliśmy tam, wiedzieliśmy, że tam plac zabaw jest i powiem szczerze, że super, że dobry, nie pamiętam zupełnie, nie zwracałam uwagi, w jakim jest stanie, co tam na tym placu zabaw jest, ale kurczę, okej, okay, naprawdę super, jest zjeżdżalnia, są ich huśtawki, więc super, jest piasek nawet, który Sorai oczywiście w sandałkach przyniosła później do domu, więc super. Ja tam chyba nie mogę chodzić, dlatego że od razu otoczył mnie wianuszek dzieci i się pytał, Anti, bo to mnie mówią Anti od razu, are you a foreigner? Także musiałam później opowiadać, a skąd jestem? Oh, your daughter look... Jak one to mówiły? Your daughter looks like she's very cute, huh? I po prostu mówiły mi, jak mają na imię, no i cały ten szereg typowych takich dla dzieciaków zachowań. Słodkie to było, zrobiliśmy sobie selfie. No i więc sam nie mogę chyba chodzić, no. Bo bardziej ja przyciągam uwagę niż Soraya. Soraya znalazła sobie od razu koleżankę, albo koleżanka ją, która prowadziła ją za rączkę. Soraya się dawała oczywiście, weszła na najwyższą zjeżdżalnię. Że w ogóle, ona to jak w domu. Fajnie, bo od razu przyszedł do nas strażnik i powiedział, że to jest zamknięty plac zabaw, nie dla ludzi z zewnątrz. Niesamowite w ogóle, jak oni się znają, nie? Tutaj wszystko też polega właśnie na... musisz znać kogoś, kto coś umie, załatwi. To tutaj jest dużo, polega na takim, na zaufaniu, na tym, że ktoś kogoś zna właśnie, nie zawiedzeniu, żeby tego zaufania nie zawieść.
Ale to taka dygresja. No w każdym razie przyszedł do nas od razu pan strażnik, powiedział, że my tu nie mieszkamy, a to nie jest otwarty dla publiczności plac zabaw. To jest super, bo faktycznie po prostu nie wiem, co by tam było z tego placu zabaw. Ile tam dzieciaków by było po prostu. Czy w ogóle, nie wiem. On by był. W każdym razie jest tylko dla osób mieszkających tam, no ale mogliśmy też, bo Poluś wytłumaczył, że my tu mamy rodzinę, więc spoko. No i tyle w zasadzie. Wróciliśmy do domu. Jedzenie super, znaczy super. No ja już wiem, jak tu jest jedzenie. W ogóle hinduskie jedzenie to ja kocham. A tu się je w domu u Bola, no na przykład mało pikantnie. A praktycznie, no nie, trochę pikantne wczoraj było. Jest pani u Bola, taty i anti, która, dwie panie są, jedna z nimi mieszka. To jest pani, która sprząta, gotuje, znaczy nie, to jest ta pani, która się opiekuje anti, bo anti jest chora na Parkinsona i potrzebuje trochę pomocy, chociaż jest świetnie sobie daje radę w wielu sytuacjach. Także jest jedna od opieki nad nią i druga, która przychodzi gotować, sprzątać, prać ręcznie oczywiście i wszyscy zajmować się domem. Także tak tu jest. Rodzina niezamożna, ale tu się ma po prostu jeszcze mniej zamożnych, którzy chętnie wykonają za pół darmo całą pracę. Więc taka dygresja jeszcze, jak hinduska kuzynka Bola stąd leciała do Stanów, wyleciała po lepsze niby życie, to później mówiła, że co to za lepsze życie, jak ona sama musi kibel szorować, musi sama sobie gotować, a od wszystkiego miała panią w Indiach. To co to za lepsze życie w Stanach jest. No, także taka dygresja. No i co? I gotują inaczej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku była inna pani, bardziej mi chyba smakowało. Po obiedzie była o 5:00 herbatka z mlekiem do tego, którą ciekawie, tu się zupełnie inaczej pije. Tu herbatę się wlewa do filiżanki oczywiście, gorąca musi być bardzo. Wylewa się ją na spodek i się z tego spodka dopiero pije lekko schłodzoną w związku z tym. Tak się siorbie. No tak. Te spodki są takie bardziej kwadratowe i mają takie rowki nawet prowadzące tą herbatę do ust. Także taka ciekawostka. Nie było, byłam bardzo zawiedziona, nie było takich chrupek, takich chipsów z ciecierzycowej mąki, które uwielbiam. Już podobno są zamówione, więc będzie nadrobione. No i tyle. I teraz znowu Boluś, jest niedziela. Bolo zabrał młodą do dadu. Jest godzina już, dochodzi, o, już druga, czyli polskiego czasu 9:20. Co? Coś tu się nie zgadza. W każdym razie jest już późno. Muszę już iść. My się nie przestawiliśmy na czas hinduski. Lecimy według naszego czasu rumuńskiego. Dzięki temu możemy wieczorem coś porobić i Soraya idzie spać o 12:00 w nocy. Także wczoraj poszliśmy z nią spać na drzemkę również. No, także to jest fajne. I teraz za chwilę będzie lunch. Koło drugiej właśnie jest lunch i na ten lunch ja się zbieram. No ale mam tę chwilę dla siebie rano, kiedy mogę chwilę pobyć sama ze sobą bez Sarai. I to jest bardzo miłe. W każdym razie już się zbieram powoli. Coś jeszcze wczoraj było ciekawego? No nie, dzisiaj nas czeka to samo. W zasadzie tylko część rodziny była na wycieczce gdzieś tam w Mekce. Tak się odmienia Mekka? Miasto? W mieście Mekka byli na jakieś tam modlitwy. W każdym razie wracają dzisiaj. No i oczywiście ich będą nas odwiedzać, czy my ich. No i na tym też będą polegały na kolejne 10 dni, kolejnych 9 dni, że będą nas odwiedzali różni przedstawiciele rodziny i my ich. I będziemy robić to samo, co w domu, czyli jeść i nic więcej. Także tak, tyle relacji na dziś. Z soboty, z pierwszego dnia. Mamy się dobrze, zero sensacji żołądkowych. Na razie ani Soraya, ani ja. Soraya jakoś niespecjalnie chciała wczoraj jeść. Oczywiście słodycze wstrząchała bardzo chętnie. Bardzo jej się smakują moje ulubione chyba kadziu katli, czyli takie rąby płaskie, wysokie może są na pół centymetra. Rąby wycięte z takiej masy zrobionej ze zmielonych orzechów keszu, nerkowców. I na wierzchu jest taka cieniusieńka warstwa srebra położona, takie sreberka. No i to jest bardzo słodkie, to jest właśnie ta masa z orzeszków keszu z mlekiem. Nie wiem, czy skondensowanym, czy jakim, w każdym razie pyszne to jest. Soraya oczywiście uwielbia. Już się szybciutko nauczyła słowa kadziu katli i cały czas mnie molestowała, żeby mi powiedziała, jak mamusia na to mówi, czyli o polską nazwę. No i musiałyśmy wymyśleć jakąś polską nazwę, bo nie przyjmowała do wiadomości, że mama też mówi kadziu katli na to samo, że nie ma to polskiej nazwy. I wymyśliłyśmy, że to są ciasteczka ze sreberkiem. No, także tak. I oprócz tego nie chciała nic jeść.
No ale nie zmuszaliśmy jej specjalnie, no bo ja wiem, może tak ma, może tak czuje, może potrzebuje trochę rozruchu, może trochę podróż jej dała się we znaki, nie mam pojęcia, ale ma się świetnie. O, mleka dużo pije. W domu też dużo mleka pije, a to mleko tutaj jest tak tłuste, że jak próbowałam umyć kubeczek jej, no to dwa razy myłam płynem i nadal był po prostu tłusty. Woda zostawała w kropelkach na powierzchni. Niesamowite. I to jest mleko nie z krowy, tylko z buffalo, czyli no, skąd? Z bawołu? Bawole mleko, tak. Nie wiem, muszę się zapytać, dlaczego tutaj krowiego mleko nie piją. Z jakich względów? Dlaczego jest bardziej, nie wiem, popularne to bawole? Czy to tylko u niego w rodzinie tak, czy wszędzie? Dowiem się. Anyway, koniec tego, idę pod prysznic. More to come. I jak podobała się relacja? A chcesz zobaczyć zdjęcia? Wrzuciłam kilka wybranych do galerii Google. Link do albumu znajduje się w opisie odcinka. Zapraszam serdecznie!